Witam Was, kochani. Dawno mnie nie było, moi kochani. Dziękuję Wam ślicznie za wsparcie mojego kanału na YouTubie Andrzej i co dalej. Tak się nazywa, Andrzej i co dalej, King Wsi. No, moi kochani, pokażę Wam po prostu teraz. Mieszkam gdzie indziej, w innym miejscu, Tajlandii, i pokażę Wam, jak można mieszkać za jedyne 3000 batów. To jest jakieś 390 zł miesięcznie. Pokażę Wam pokoik. To jest takie, można powiedzieć, studio flat. Łazienka jak łazienka, bez wanny, prysznic oczywiście i podgrzewacz, prawda? Podgrzewacz, to jest łazieneczka, to jest szafa, tu jestem ja, tak? Jestem ja. No i tutaj taka ala mała kuchnia. Można sobie po prostu położyć jakąś tam położyć sobie kucheneczkę, ewentualnie jakieś tam przybory do gotowania. Tu oczywiście suszarka. To wygląda mniej więcej tak. Wyposażona jest telewizor, lodówka, oczywiście mój sprzęt do pracy. Tu znowu jestem ja. No i co? Powiem tak. Jest to bardzo piękna willa. Oczywiście nie ma basenu, ponieważ znajdujemy się w Udontani i nie wszystkie takie wille mają, moi kochani, co basen. Ale patrzcie, czystość w tym resorcie jest niesamowita po prostu. Ja tutaj nawet mam kontrakt na 6 miesięcy, 6 miesięcy i to jest 3000 batów miesięcznie, kochani. To jest tak, 400. Chyba tak, dobrze przeliczyłem. 490 bat. No 500. 500 zł niech wyjdzie ze wszystkim już. Dobrze, idziemy dalej. Pogasimy światełka. No i willa zaczyna się w ten sposób. Tu mamy tak. Jest kilka apartamentów. Tu mamy taką pralnię, za jedyne 30 batów możecie sobie wyprać na miejscu odzież. Tak jak powiedziałem, odnośnie czystości jest tutaj po prostu przeczysto. Idziemy dalej. A zobaczycie, za chwilę Wam pokażę moje ulubione miejsce. Czasami tu zaglądam. Dlaczego przyjechałem do Udontani? Ponieważ mój kolega, który prowadzi restaurację, popadł w problemy z tego względu, że COVID go wykończył, a miał piękną restaurację. No i trzeba mu pomóc odbudować. Tu oczywiście mamy kapeczki. Ściągamy kapeczki. No. Oczywiście wszystko jest tutaj monitorowane, ochrona. Tu mamy taki podjazd. A i pokażę Wam zaraz skuterka. Pokażę Wam zaraz skuterka, który kupiłem za 700 zł mojego skuterka. Palemki oczywiście, witają nas palemki. Skuterek, no można powiedzieć, szału nie robi, ale kółka się kręcą. To jest mój skuterek za Yamaha z koszyczkiem na zakupy. Tarczówka, udało się trafić. Także mówię Wam, coraz taniej się można znaleźć, czym dłużej jesteście w Tajlandii, coraz taniej możecie znaleźć różne domki do wynajęcia. Akurat ten jest, tak jak powiedziałem, za grosze. A co jeśli chodzi o jedzenie, to naprawdę tak samo. Mieszkałem na Phuket, oczywiście wrócę na Phuket. Tutaj pobędę troszeczkę, parę miesięcy u Roberta. Mieszkałem na Phuket i takie porównanie.
piersi z kurczaka na pukę kosztują 130 batów, tutaj w Udon Thani kosztują 80 batów, więc koszty żywienia na prowincji są dużo tańsze. A teraz pokażę Wam moje miejsce. Tutaj idziemy. No, palemki, tak jak powiedziałem, są wszędzie w Tajlandii, ale pokażę Wam miejsce. Moje ulubione. Oczywiście jak mam czas i siłę, prawda? To jest do ćwiczenia. Nie wiem, co tu ćwiczą, ale jest do ćwiczenia. Jakiś boks, bodajże mi się wydaje. Tu jest ring. Tak, na ringu zaraz sobie focie zrobię. Halo? Kto ze mną wyskoczy na klatę, na gołe klaty, co? Kto? No co, no tak wygląda resort, willa za 3000 batów miesięcznie, można powiedzieć, z rachunkami, kochani, z rachunkami, tu już po prostu wchodzicie, mieszkacie, depozyt 3000 batów, tak samo, także ja mówię, znajduje się w miejscu fajnym, można poćwiczyć, aczkolwiek rzadko to robię, ale jest. No i tu można sobie wyjść na zewnątrz. O, witają nas palemki. Resort już tutaj Wam pokażę nazwę, jeśli byście szukali, będąc w Udon Thani, to resortik jest przy drodze. Numer telefonu i kontakt. Możecie sobie tu. O, tutaj. A dokładnie od Roberta mieszkam 4 minutki drogi. Gdzie 4? 3 minutki drogi w moim Ferrari. Także długo mnie nie było, ponieważ no, troszeczkę byłem zajęty, także po prostu no, co ja powiem. Trzeba odpoczywać, nie tylko nagrywać filmiki. Jestem u Roberta, tak jak wspomniałem, u Roberta, a to po to, żeby mu pomóc. Wystawimy później razem wspólnie jakiś filmik z tego względu, że chcę po prostu Robert się odbudować swoją restaurację, ponieważ podczas COVID-u ratował się jak mógł, stracił restaurację, ponieważ nie było klientów, nie miał za co płacić czynszu, powolutku, żeby się ratować, po prostu wyprzedawał maszyny. A jestem tu, przyjechałem do niego tu na 3 dni, żeby sprawdzić po prostu, jak wszystko u niego to działa. Zdjęcia piękne i tak dalej. Przyleciałem po prostu do Roberta i jego żony spróbować tych obiadów, co gotuje, spróbować tej szynki, tego boczku, tego wszystkiego. I powiem Wam, kochani, że Gość ma talent kulinarny i trzeba mu pomóc. Stwierdziłem, że zwiedzaniem, plaża plażami, piękne morze i tak dalej, ale też trzeba pomóż mu w tym, co lubi robić. A gotowanie to jest po prostu jego pasja. Tak, ja mam częściowo kanał kulinarny na YouTubie i wiem po prostu, że takim ludziom, którzy robią coś z pasji, trzeba pomagać, także jeśli możecie, udostępniajcie film, pamiętajcie, na Facebooku Robert Trojan Rambo, ksywka Rambo, ponieważ jest to były żołnierz, który po prostu marzył o restauracji na rencie, otworzył restaurację piękną, naprawdę bardzo, 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 bardzo pyszne dania Robert robi, ewentualnie tak samo robi jego żona, tajskie potrawy. Także jestem tu po to, żeby im troszeczkę pomóc. Wiadomo, w dwójkę jakoś lepiej. Możliwe to przyniesie jakieś efekty, żeby restauracja po prostu z powrotem zaczęła funkcjonować. Wiadomo, nie jeden taki Robert utracił dochód, stracił biznes,
przez właśnie system covidowy. No, system. No w ogóle ten cały po prostu bałagan. I to by było, no, kochani, na tyle. Lecę do Roberta, bo dzisiaj będzie kaczka, gdzie ją wstawię na stół i pokażę wam, jak wygląda kaczka po mistrzowsku wykonana, aczkolwiek wczoraj już troszeczkę próbowałem. Dziękuję was serdecznie za oglądanie, za wspieranie kanału Andrzej. Co dalej? Tego, kochani, Andrzej nawet nie wie. Kiedy wrócę? Sam tego nie wiem. Będę się ślizgał. Jak nie będę miał wizy, to trochę tu, trochę tam. W każdym bądź razie domek, willa mam na 6 miesięcy. To za takie pieniądze po prostu, nawet jak nie będę mieszkał, nie chcę stoi. Jak przyjadę, wiem, że na mnie pokój czeka. Trzymajcie się, kochani. Andrzej, co dalej? King wsi? Nie wiadomo. A na Facebooku, jeśli chcecie zobaczyć produkty, które wykonuje Robert, jest to kiełbasa King wsi. Na Facebooku założyłem specjalną stronę, żeby pokazać światu, jak Robert po prostu przyrządza, jak gotuje, jak po prostu wyglądają jego produkty. Także możecie go wesprzeć. Nie wiem jeszcze, w jaki sposób. Będziemy myśleć. Może jakieś maszyny, jak ktoś ma zbędne, albo jakiś produkt, ktoś ma masarnię, ponieważ Robert robi domowe sposobem kiełbasy bez cholesterolu, boczki, salcesony, kaszanki, pasztetową. Także trzymam za niego kciuki. Jestem tu, by mu pomóc. A wy jesteście po to, żeby pomóc mu tak samo. Trzymajcie się, kochani. Pozdrawiam serdecznie. Z udon tani.